chciałem powitać chłopaków, którzy kraje znają, starych kibiców, których tutaj widzę. Cześć chłopaki. I chciałem też powitać osoby, które nie znamy Darka, a na pewno parę słów na temat Darka chciałyby usłyszeć. Bo Darek bez wątpienia był prekursorem ruchu kibicowskiego na Jagiellonii. Gdyby nie on, może byśmy nie stali w tym miejscu, może byśmy się nigdy nie poznali. Był to bez wątpienia człowiek bardzo charyzmatyczny, który wywarł na nas młodych bardzo duży, wielki wpływ. Ale to, co w tym roku się wydarzyło z Jagiellonią, to nawet kraja nigdy by nie przewidział i nie przewidział. Bo stoimy przy stadionie, o którym zawsze marzyliśmy, żebyśmy mieli taki piękny. Marzyliśmy o sezonie, który się w tym roku może ziścić. Poproszę teraz Haniu, żebyś symbolicznie tym szpadlem obsypała troszeczkę jarzębinę. Krania pierwszy gniazdowy. O Boże, kopu lat! Przestańcie! Bicia, bicia! Członek galerii Sław Jagiellonii. Jest fany także myśliwym. Myśliwym. Powiedz dlaczego? No przyznaj się. Przyznaj się. Ile tych jeleni, sarny i innych dzikich zwierząt było? Raz. Słuchaj, raz, ten przydomek nie wziął się z niczego. Nie mów teraz, że raz. Raz, wiesz. A chodź zobaczymy, czy jesteś raz na... Porządny. Hermi, chodź zobaczymy, czy na zdjęciu jesteś, czy znajdziemy cię. Cześć. Na tym powinien być. Jest fragment twarzy. Czy znajdzie od razu? A nie, jest cały, dobrze. Patrz, nawet trzyma puchar. Poczekaj, podobny jest, jeszcze jesteś, czy nie? No to trochę. Starsze, troszeczkę starsze. Już mniej widzę, bo okulary potrzebuję. Trzeba nadmienić jeszcze, że Hermes miał dzisiaj po drodze. Z koło brzegu, do Stalowej Woli. No, do Stalowej Woli. Do Warszawy i z Warszawy do Stalowej Woli. Który to potem ci poszło? Potem z Stalowej Woli do koło brzegu 12 godzin, więc ja będę około 11 w niedzielę w domu. Więc nie narzekajmy, jak musimy jechać na wyjazd do Szczecina. No właśnie. O, jak to tu widzę, no. Fajnie, fajnie. A jak to? Forma jest, nie? Jest. Hermi, a to trenowałeś Kubę? Tak, tak. Oj. Trochę tak. To był, trener mnie w ogóle zwerbował tutaj do Jagiellonii. Z Mosul jest, więc miał bardzo duży wkład na to. Bardzo mi miło, że popatrz, mam nadzieję, że mam nadzieję, no. No to żeby zobaczyć na żywo, nie? Jak to jest wygląda. W telewizji to jest inaczej niż na żywo. No, mogę być trenerze na prawej skrzydłku, gdzie grałem. Więc... No tak. Przecież na prawej, na lewej, w środku, wszędzie mogę. No. Tutaj jest dwójeczka. Jak w tym sezonie? Dobrze, co ty? Dobrze? Ale momentami czasami tak. Sprawdzę, brawo! Rozdajemy w ramach naszej akcji jeszcze na Facebooku gadżety reklamowe, zapraszamy do udziału w konkursie. A można to ale proszę uprzejmie, krówka albo landrynka. A jedno i drugie można? Śmiało. Ktoś zrobi sobie zdjęcie na naszej ściance i się oznaczy, znaczy oznaczy nas oraz Kaparol, może wziąć udział w konkursie rozesowaniu kolejnych nagród. A co można wygrać? Można wygrać kolejną wyjściówkę na mecz, podwójną oraz trzech. Super. Kola! Sama kola. Sama kola. Dobra.
Cieszcie się tą chwilą i zawalczcie swoje marzenie. Fight for your dreams. Prawda. To weź podobnicie rok po zwycięstwo! To wygra mecz! Ale wy wygraliście z Walią ostatnio. Dobra, jesteśmy gotowi. You were continuing the attack, and then it was very promising. Okay, next time I will do that now. Co potrafię. Proszę Państwa, za chwilę zapraszamy na konkurs firmy Korten. 3 śmiałków, 3 uderzenia i 3 świetne nagrody od naszego sponsora. Firmy Korten. Zaczynamy! No weź panowie, idziemy razem po zwycięstwo! To wygramy! Yeah!